Cześć, dzień dobry, witam Was we wtorek. Mam nadzieję, że początek tygodnia jest pozytywny i dosyć dobry. Nastawienie do pracy i do nauki jest na najwyższym poziomie, dlatego ja dzisiaj przychodzę w sumie z takim trochę dołującym filmem, jak sami widzicie po tytule, że przychodzę z największą wadą domu dziecka, którą ja uważam, że jest. Nie wiem, może oni sobie z tego nie zdają sprawy i uważam, że to jest największy problem. I dlatego zapraszam dziś Cię na film, abyśmy wdrożyli się w to, co jest największą wadą i może jak temu przeciwdziałać, więc zapraszam. Przechodząc od razu do konkretów, chciałabym powiedzieć właśnie, co jest tą największą wadą. I to jest moja perspektywa, ale uważam, patrząc i rozmawiając z innymi osobami, z innych placówek, nie tylko z mojej, ale właśnie z całej Polski, że ten problem istnieje i uważam, że powinno się go poruszyć, dlatego że on wpływa na dalsze życie tych dzieci z domu dziecka. Więc największym problemem w domu dziecka jest to, że nie posiadamy terapii, nie posiadamy żadnych tak naprawdę rozmów z psychologiem na temat przeszłości, jak to na nas wpływa, no i przez co jest, jak jest. Jedne osoby idą przez to, jak zostały skrzywdzone, idą w tą patologiczną stronę i niestety stają się kopią na przykład swoich rodziców, a inni próbują z tym walczyć i iść w dobrą stronę. Jak sobie z tym radzą? Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja sama po sobie wiem, jak to jest duża walka, żeby samemu sobie przetłumaczyć wiele faktów. Dlatego dzisiaj właśnie poruszymy tą kwestię, dlaczego nie ma terapii i dlaczego te dzieci nie są leczone. I dla mnie to jest wręcz podstawa, jakby patrząc z tej perspektywy, że dzieci w domu dziecka to są dzieci bardzo skrzywdzone. I to są dzieci, które zostały skrzywdzone nie same przez siebie, tylko zostały skrzywdzone przez rodzinę naturalną, rodziców, którzy nie potrafili w żaden sposób na przykład zapewnić im na przykład jedzenia, nie wiem, ubrań, czegokolwiek, w ogóle miłości, takiej akceptacji, bycia blisko, no bardzo dużo tak naprawdę rzeczy wpływa. Ile osób, tyle historii. Są historie, gdzie zdarzają się, że na przykład dzieci są molestowane przez rodziców, przez rodzeństwo. I to jest trauma, która utrzymuje się w dziecku, wydaje mi się, aż do śmierci, ale można z tą traumą działać i chcieć zrozumieć, dlaczego tak się wydarzyło w życiu. Dlaczego tak jest, że dzieci nie mają terapii? Sama tego nie wiem, bo tak naprawdę w każdej placówce znajduje się psycholog, który teoretycznie ma zadanie spełnić właśnie takiej terapii, czyli rozmawiać z tobą i wspomóc cię w tym, abyś dała sobie radę, dał sobie radę z tym, co wydarzyło się w twojej przeszłości. Ja będąc w dwóch placówkach nigdy takiego czegoś nie miałam, nigdy, ale to nigdy, nikt nie rozmawiał ze mną na temat mojej przeszłości. Jeden raz, kiedy rozmawiali ze mną na temat mojej przeszłości, to był czas, kiedy trafiłam do pogotowia, ale myślę, że to nie była rozmowa na zasadzie zbieramy informacje, żeby jej pomóc, tylko bardziej było takie zbieramy informacje, żeby wiedzieć, co się działo w jej życiu, zanotować, żeby było w papierach i koniec, kropka. Więc przez półtorej roku, które byłam w pogotowiu, jedynym takim, można powiedzieć, śladem terapii były zajęcia, które się nazywała terapia, na których w sumie to było w grupie, czyli dana klasa, każda klasa miała jakby zajęcia terapeutyczne i na tych zajęciach siedzieliśmy w całej grupie i mniej więcej sobie coś tam gadaliśmy. Gadaliśmy sobie o życiu, o wszystkim, co nas otacza. No i tyle w sumie. To była ta terapia. Czy komuś to pomogło? Nie sądzę, bo nawet chcieć, ja bardzo chciałam zrozumieć, chciałam zrozumieć, dlaczego się tyle rzeczy w moim życiu wydarzyło. I nie uzyskałam tych odpowiedzi od tych ludzi, znaczy nie uzyskałam, nawet no, nie widziałam chęci, żeby oni mi pomogli. A byłam naprawdę w strasznym stanie, gdy tam trafiłam i byłam. Opowiem Wam o moich obawach, a o tym, co było dalej, bo oczywiście to jest dalsza historia, opowiem w kolejnym filmie.
i tam będzie trochę mocniej, trochę będzie więcej tak emocjonalnie, a dzisiaj no też dosyć emocjonalnie, ale właśnie odnosząc się do tego problemu największego w domu dziecka. Więc ja trafiając do domu dziecka nie rozumiałam, co się dzieje ze mną. Nie rozumiałam tego, dlaczego nie jestem w domu, dlaczego moja mama mnie nie chce, dlaczego trafiłam. Nikt mi tego nie wytłumaczył. Nie rozumiałam. Wtedy mój tata trafił do więzienia za alimenty, za to, że nie płacił alimentów. I tego też nie rozumiałam, dlaczego on tam trafił i nikt ze mną na ten temat nie rozmawiał, przez co w mojej psychice była tragedia i całą tą sytuacją, która się wydarzyła w moim życiu, obwiniałam samą siebie i mówiłam, to musi być moja wina, to w jakiś sposób ja nie jestem doskonała, to w jakiś sposób ja popełniłam błąd, że ktoś mnie nie chce i tak sobie mówiłam, więc jestem w stanie sobie wyobrazić, z jakimi traumami zmagają się dzieci, które przychodzą tutaj, bo to nie jest tak, że to jest moja jedyna sytuacja, kiedy ja miałam troszkę gorzej, tylko są dzieci, które na przykład musiały łapać kruki, żeby mieć co zjeść. Są to dzieci, które na przykład dostawały talerz zupy na tydzień na 4 osoby, więc te dzieci naprawdę mają gdzieś tam w głowie tą blokadę i myślę, że podstawową, ale to podstawową zasadą, która powinna być, kiedy przychodzimy do placówki, jest rozmowa z takim dzieckiem. Ja nie mówię na siłę, bo to nie jest tak, że dziecko jak przychodzi do placówki, to od razu chce rozmawiać, bo wiem samo po sobie, że no, takie dziecko nie jest ufne, jeśli w bliskiej rodzinie, rodzinie naturalnej nie znalazło oparcia, no to jak może zaufać obcemu, no to jest logiczne. Ale wydaje mi się, że po pewnym czasie powinna, i tutaj jest to wyjście, wydaje mi się, jakiejś sytuacji, nie wiem jakie są realia, może się ktoś z tym nie zgodzić, ale żeby były obowiązkowe zajęcia, obowiązkowa terapia indywidualna. Czyli raz w tygodniu przychodzimy i nieważne, czy ten psycholog będzie rozmawiał o kwiatkach, o tym, co się dzieje dookoła nas, to chodzi o to, żeby zdobyć zaufanie i żeby może w przyszłości właśnie poruszać te kwestie albo powoli do tego podchodzić i chcieć to zrobić. A co innego jest, kiedy w placówce jest jeden psycholog na, nie wiem, 30 osób i jak on może się tak naprawdę tymi osobami zaopiekować i ten psycholog jest, dajmy, 2 czy 3 razy w tygodniu. Jak przez taki czas można poświęcić czas, żeby przeprowadzić terapię dzieciom? Uważam, że nie da się i właśnie uważam, że pierwszym wyjściem, jakie powinno być, jest wyjście takie, że właśnie po pierwsze psycholog przychodzi i na początku do ciebie mówi, że jest po to, żeby ci pomóc, że z nim możesz o wszystkim porozmawiać, że on na przykład, to jest tajemnicą to, co jemu powiesz i tyle, i nie możesz tego przekazać dalej i to jest w jakiś sposób wsparcie, bo ta osoba wie, że jest taka osoba, która chętnie z nią porozmawia. Bo u mnie, ja naprawdę, wydaje mi się, że na początku ja bym chciała bardzo wtedy porozmawiać, bo ja sobie nie radziłam, totalnie sobie nie radziłam, nie wiedziałam, co się dzieje. I co? I nie było takiej osoby, która przyszła i powiedziała, gdzie tam w pogotowie, to chyba nawet z 2 psychologów było i oni chyba byli dzień w dzień, nie wiem, bo ja nigdy później nie miałam z nimi kontaktu, miałam z nimi chyba 1 czy 2 razy kontakt, jak coś tam przeskrobałam, typu albo wypiłeś alkohol, albo coś tam, to oni wtedy z tobą rozmawiali, ale tak do tej pory to nie było ich, żyjesz sobie sam, bo sobie żyjesz, jesteś sobie człowiekiem i z tymi problemami masz sobie radzić sam. I właśnie, jaka tu jest myśl przewodnia? Dom dziecka jest dla dzieci, które są skrzywdzone i ma im zapewnić byt takiej standardowej rodziny. I jak można nie podjąć tutaj kroków w kierunku ratowania psychiki dziecka? Ja już wspominałam o tym i o tym też się oczywiście pojawi film. Dlaczego zawsze jest za późno, kiedy dzieci trafiają już do domu dziecka? Dlaczego one mają już tak skrzywioną psychikę? I o tym powiem, ale właśnie zawsze jest tak, że to dziecko już jest zniszczone w pewien sposób, zniszczoną ma tą psychikę, kiedy trafia. Oni sobie na pewno o tym zdają sprawę, tym bardziej, że właśnie na początku była przeprowadzona ta rozmowa o twoim życiu, jak to się stało, co się wydarzyło, jak wyglądało, jak twoja mama, relacje, bla 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 bla. Więc oni to wszystko wiedzą. Nie wiem, gdzie jest ta logika. I jakby widzę,
że nie wiem, czy się da walczyć z tym problemem. Mam nadzieję, że się da i może ten film wpłynie jakoś na świat, na, może nie na świat, ale na te placówki. Może coś się zadzieje w tym kierunku. Bardzo bym chciała, bo uważam, że można dać dziecku jedzenie, można dać ubranie, ale co z tego, kiedy dziecko właśnie nie poradzi sobie z tą psychiką i później się mówi, o, to dziecko się stoczyło, z niego nic nie będzie, ono, nie wiem, chodzi, wagaruje, coś tam robi. To nie jest tak, pamiętam kiedyś takie słowa nauczyciela właśnie w pogotowiu, że nie ma dzieci zdemoralizowanych, są dzieci źle wychowane. I zgadzam się z tymi słowami w pełni. To nie jest tak, że dziecko od razu rodzi się złe. Tylko dziecko jakby z doświadczeń, które przeżyło, tworzy się, tworzy swoją osobowość, tworzy siebie. Więc ja nie mówię, że zastosujesz terapię i od razu to jest stuprocentowe, że każde dziecko będzie super człowiekiem, ale wydaje mi się, że nie wiem, na 10 osób z 8 by wyszło naprawdę na prostą, bo sobie nie radzi. Pamiętam takiego znajomego, który, z którym rozmawiałam, on był z placówki i on już nawet po wyjściu z placówki powiedział, że on sobie nie daje rady. On tego nie rozumie, dlaczego tak się wydarzyło. Nie rozumie i cały czas po wielu, wielu latach, nie wiem, z 5 czy 6, on po opuszczeniu tutaj właśnie tej placówki, on nadal nie radził sobie z życiem, bo nie potrafił sobie poradzić z tą sytuacją, która się wydarzyła, gdy był młody i trafił do domu dziecka. Więc to pokazuje, jaki jest problem. I co? Już podałam pierwszą myśl, która mi przyszła, że może w taki sposób można pomóc, żeby ustalić dany dzień na terapię, na rozmowę, żeby może to dziecko w jakiś sposób podbudować, powiedzieć mu, że to nie jego wina, że to nie jest jego wina, że jego rodzice, można powiedzieć, nie kochają, że to nie jest jego wina, że po prostu na przykład kradł, bo nie miał co jeść. I że to życie tak pokazało. I to, że wtedy się to wydarzyło i ma wyrzuty sumienia na przykład, to jest spoko, że ma wyrzuty sumienia, ale nie powinien ich mieć do końca, dlatego że to nie jest tylko jego wina. I powinien działać wszystko, aby być lepszym człowiekiem, aby nie powtórzyć losu swoich rodziców, aby być szczęśliwym i że to, co się wydarzyło w jego życiu, to nie jest... To nie definiuje jego, nie definiuje tego, co się wydarzy w przyszłości, bo to, że moja mama mnie oddała do domu dziecka, nie znaczy, że ja swoje dzieci oddam do domu dziecka, bo ja nie jestem moją mamą, ja nie przeżyłam tego, co moja mama. Moja mama ma takie doświadczenia, a nie inne i przez to może uważała właśnie, że ta decyzja będzie lepsza dla mnie. No, przy okazji krzywdząc mnie, ale może uważała, a raczej tak było, bo nawet po rozmowie z nią wiem, że ona po prostu czuła, że to będzie dla mnie lepsze i w pewien sposób mnie chroniła, można powiedzieć. Wiem, jak to komicznie może brzmieć i wyglądać w tej całej sytuacji, ale trzeba spojrzeć czasem na to, na drugiego człowieka. Albo nawet jeśli jest tragiczna sytuacja typu molestowanie, tego się nie da wytłumaczyć, wiadomo, to powiedzieć sobie, to nie była twoja wina, że on cię dotknął, to nie była twoja wina, że on ci zrobił krzywdę. To było jego. I ty nie masz prawa czuć się za to gorsza. I tak. Ciężko jest o tym mówić, ciężko jest mówić o takich sytuacjach w życiu. Padła mi bateria. Ale wracając do tematu... właśnie, pierwszą opcją jest to, że możemy pomóc w taki sposób, że możemy ustalić terapię danego dnia. I to jest, wydaje mi się, najważniejsze. Co dalej za tym idzie? Mam nadzieję, że wszystkie to... placówki zrozumieją, co jest największym problemem wśród dzieci. Wśród dzieci tutaj i młodzieży. I nie rozumiem, dlaczego to nie zostało już dawno wprowadzone. Też wiem, że to wszystko się powoli zmienia w naszym życiu. W naszym życiu tutaj placówkowym, może nie naszym, ale w całej placówce. W całej Polsce. Dlatego, że jak wspominałam, kiedyś te placówki to naprawdę były tragiczne. To było... ciągłe znęcanie się, ciągłe wyżywanie na tych dzieciach i właśnie ściąganie je w dół. Powoli się to zmienia. Wiem, że w niektórych placówkach jeszcze podobne zasady istnieją. Jakieś zasady dżungli, czy
czy jakieś tam inne i wychowawcy też nie zawsze się no chcą pomóc, tylko uważają, że praca i przychodzą i tyle, ale rozmawiając z wieloma wychowankami wiem, że to idzie w coraz lepszym kierunku, coraz więcej osób, coraz więcej placówek, kiedy z nimi rozmawiam, mówią, że naprawdę to są osoby, które chcą pomóc, że bardzo dużo im daje ta placówka, ale właśnie, ale nie daje tego, co najważniejsze, spokoju ducha, uspokojenia się, takiego wewnętrznego, żeby dać radę i wierzyć w to, co się wydarzy, że coś się wydarzy dobrego i że to jutro to nie jest kolejną tragedią i nie muszę roztrząsać tego, co było, tylko pogodzić się z tym, co było w moim życiu i wiedzieć, że będzie lepiej, bo to ja decyduję o swoim losie, a nie moja przeszłość. I chyba tym dziś zakończę. Poruszył mnie bardzo ten film, ale pewnie zrozumiecie to dopiero z czasem. Dlaczego tak mnie porusza? Znaczy porusza mnie w kwestii tej, że po prostu mam dosyć podobną historię i myślę, że wielu z nas podobne zachowania rodzice mieli, podobnie się zachowywali i dlatego to mnie tak rusza, że ja byłam na tyle silna, że gdzieś w sobie znalazłam po długim, długim czasie siłę, żeby walczyć o siebie i o życie swoje, ale może gdybym nie znalazła tej siły, to może byłabym gdzieś właśnie na dnie. Więc wiem, jak to po prostu potrafi być ważne, żeby znaleźć osoby, które cię wesprą i pomogą walczyć z twoją przyszłością i tym, co siedzi w tobie. Dziękuję na dziś, taka prawie płacząca, żegnam się z wami, miłego tygodnia i do zobaczenia w czwartek. Całuję i przytulam mocno do serca, pa, pa.